Ceremonia w Krakowie po raz drugi, witamy w TVN-ie. W dzisiejszym meczu gospodarze Krakowska Wisła podejmą... Widzew pokrzyżuje szyki jeszcze nie jednej czołowej polskiej drużynie. Twierdził po meczu Polonia Widzew opiekun czarnych koszul Dariusz Wdowczyk. Czy tak będzie rzeczywiście, nie wiadomo. Wiadomo, że łodzianie potrafili odebrać pozycję lidera chorzowskiemu Ruchowi. Czy łodzian stać będzie na coś więcej niż tylko obrona przed spadkiem? Jakub Sobieniowski. Widzew traci mało bramek. W dwóch meczach rundy wiosennej tylko jedną. Ale niestety dla łódzkich kibiców Widzew także nie strzela bramek. W dwóch meczach napastnicy trafili do siatki tylko raz. Jest kilku nowych zawodników, którzy bardzo chcą grać w Widzewie. A problem polega na tym, że nie wiadomo kiedy będą grali bardzo dobrze. Na pewno nie zawodzi Jacek Magiera, sprowadzony z Legii Warszawa. Także on na razie nie narzeka na nowy klub. Jeśli chodzi o Widzew, to dnia dzisiejszego nie ma w stosunku do mnie też żadnych zaległości pieniężnych. Ja jedynie z pracy i z telewizji wiem, że jakieś zaległości były w stosunku do zawodników. O tym, że praca wyolbrzymia kłopoty Widzewa, jest przekonany także Mirosław Szymkowiak. Uważam, że mam bardzo dobry zespół, żeby nawet powalczyć o piąte, szóste miejsce w tej chwili. Bo na walkę o udział w europejskich pucharach jest już chyba za późno. Wielkie pieniądze, kolejne transfery i następny trener. To wszystko miało pomóc Wiśle obronić mistrzowski tytuł. Tymczasem po pierwszym wygranym w nie najlepszym stylu meczu z Odrą kibice byli mocno zaniepokojeni. Po drugim meczu w Płocku, który Wisła zremisowała 1-1, okazało się, że kryzys w Wiśle ciągle trwa. Witaję! Wolej! Rewolucja w klubie się udała, twierdzi trener Łazarek. Nowi zawodnicy i nowy trener są przygotowani do walki o mistrzostwo. Przygotowani fizycznie. Więcej musi być bitności w tej grze, agresywności i takiej pazerności na grę agresywną. I to nie ulega wątpliwości, że tutaj gdzieś jest jakieś drobne zawahanie. Raz, dwa, trzy. Ale Wiślacy już nie są w stanie, jak w ubiegłym sezonie, grać w dziada z innymi zespołami ekstraklasy. My czekamy na taki moment, aż wreszcie zaskoczymy, aż wreszcie zaczniemy grać bardzo dobrze, tak jak przedtem, i psychicznie się będziemy na pewno inaczej czuli. Ale w Krakowie o dobre samopoczucie będzie trudno, bo każdy przegrany mecz pachnie zmianą trenera, a nawet drugie miejsce w lidze będzie porażką. Za chwilę początek spotkania, a ja oddaję głos naszemu komentatorowi Tomaszowi Brzezińskiemu. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Obydwie drużyny już są na płycie boiska, więc poznajmy składy, w jakich rozpoczną to spotkanie. Drużyna Widzewa w bramce Andrzej Woźniak, dalej Mirosław Szymkowiak, Rafał Pawlak, Jacek Magiera, Maciej Stolarczyk, Daniel Bogusz, Marcin Zając, Dariusz Gęsior, Rafał Kaczmarczyk, Sławomir Gula, Litwin Robertas Poskus. Zawodnicy rezerwowi to bramka Sławomir Olszewski, Piotr Mosur, Sławomir Rutka, Andrius Getgaudas, Igor Stesko, Artur Stesko i Szymon Pinkowski. Trenerem zespołu jest Orest Leńczyk. A teraz skład drużyny gospodarzy na Państwa ekranach. Szkoleniowiec Wisły Kraków w bramce Artur Sarnat. Dalej Radosław Kałużny, Grzegorz Lekki, Kazimierz Węgrzyn, Brazylia, Marek Zając, Ryszard Czerwiec, kapitan zespołu Tomasz Kulawik, Tomasz Frankowski, Grzegorz Pater i Maciej Żurawski. Zawodnicy rezerwowi to bramkarz Adam Piekutowski, Kamil Kosowski, co jest na pewno sporym zaskoczeniem, Mariusz Job, Grzegorz Niciński, Olgierd Moskalewicz i Grzegorz Kaliciak. Trenerem zespołu gospodarzy jest Wojciech Łazarek. Na Państwa ekranach sędzia główny spotkania Andrzej Czyżniewski. Na liniach pomagają mu Maciej Melzer i Tomasz Cwalina. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Początek spotkania 18. kolejki pierwszej ligi piłki nożnej. Wisła Kraków, Widzew Łódź. Rozpoczęli gospodarze. Ryszard Czerwiec nieco na oślep, na pamięć do przodu. A tam pewna interwencja obrońców Widzewa. W bramce drużyny Widzewa niezwykle doświadczony Andrzej Woźniak. Rundę rewanżową w bramce drużyny gości rozpoczął Sławomir Olszewski, ale błąd bramkarza Widzewa w spotkaniu z Polonią Warszawa. Bramka wpuszczona bezpośrednio z rzutu rożnego po strzale byłego widzewiaka Tomasza Kiełbowicza sprawiła, że Andrzej Woźniak bardzo szybko, bo już w następnym spotkaniu dostał szansę i jak na razie tę szansę wykorzystuje. Wybita piłka na aut, z autu rozpoczną goście. Na szczęście teraz nad stadionem
słoneczko, bo kilka minut przed spotkaniem burza śnieżna szalała tutaj w Krakowie. Obawiałem się nieco, że ponownie warunki atmosferyczne będą miały bardzo negatywny wpływ na to, co będziemy mieli okazję oglądać na murawie. Ale miejmy nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do końca meczu i że piłkarze nie będą mogli narzekać na warunki atmosferyczne. Sporo osłabień w zespole Wisły. Będzie trzeba aby o tym powiedzieć. W ataku drużyna Widzewa, Rafał Pawlak. Jeszcze Widzew, Bogusz. Nie doszedł do podania kolegi z drużyny Marcin Zając. Pressing. Łodzian na całym boisku. Mają problemy gospodarze z wyprowadzeniem piłki. Teraz może Ryszard Szczerwiec. Dobre podanie do Żurawskiego. Żurawski zatrzymany przez Bogusza. Jak pokazuje arbiter Andrzej Czyżniewski, w nieprzepisowy sposób uczynił to obrońca Widzewa. Rzut wolny dla gospodarzy. Czerwiec. Frankowski szukał gry daleko od pola karnego. Kałużny, jest Frankowski, groźnie w polu karnym. Widzewa, Pater Frankowski dołożył tylko nogę i w ten sposób Widzew przegrywa 0-1. Zaskoczenie, konsternacja, protestują piłkarze Widzewa. Zaskoczony był Tomasz Frankowski, nie za bardzo mógł wierzyć w to, co się stało. Dogranie Grzegorza Patera. Myślę, że za chwilę będziemy mogli obejrzeć jeszcze raz tę sytuację. Trzecia minuta spotkania. To jest akcja Grzegorza Patera, a tutaj Frankowski w polu karnym dołożył tylko nogę. I w trzeciej minucie spotkania Wisła Kraków obejmuje prowadzenie 1-0. Strzelcem bramki jest Tomasz Frankowski. Protestowali piłkarze Widzewa. Myślę, że chodziło o pozycję spaloną. Andrzej Woźniak nie może uwierzyć w to, co się stało. Ciekawy jestem, czy Widzew podniesie się po tym ciosie już na początku spotkania. Frankowski. Wybita piłka na aut. Z autu gospodarzy. Nieco nerwowo zrobiło się na boisku. Dariusz Gęsior nie chciał oddać piłki. No na pewno goście nie spodziewali się takiego początku. Jacek Magiera na pozycji stopera w drużynie Widzewa. Zdobył aktualnie jeszcze król Szczecu, Tomasz Kontratak Wisły, Kałużny. Minął się z piłką Bogusz, ryzykowne zagranie do Woźniaka, nie mógł łapać piłki bramkarz Widzewa. Ratował się wybiciem, nie doszedł do piłki Poskus, nie doszedł również Mirosław Szymkowiak i Wisła. Marek Zając. Kałużny stracił piłkę, faulował Kaczmarczyka. Rzut wolny dla Widzewa. Będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Radosław Kałużny ukarany żółtym kartonikiem. Piąta minuta meczu, przypominam. Wisła prowadzi 1-0. Wisła bez Arkadiusza Głowackiego, bez Bogdana Zająca, wciąż bez Bukalskiego. Dośrodkowanie Stolarczyka w pole karne. Gęsior nie doszedł do piłki. Ładnie zastawił się Kałużny w polu karnym. Kulawik. Brazylia zostawia piłkę Żurawskiemu. Natychmiastowe odegranie w tempo Żurawskiego. Ładna akcja Wisły. Brazylia pada na murawę na linii pola karnego.
popatrzmy na decyzję arbitra. Najpierw żółta kartka dla Jacka Magiery. Nie będzie rzutu karnego. Będzie rzut wolny dla Wisły. Druga żółta kartka. Widzew się odkrył. Widzew chciał szybko odrobić straty. No i niewiele brakowało, a goście zostaliby bardzo szybko skarceni. Znakomita kontra w wykonaniu piłkarzy Wisły. Nie miał wyjścia Magiera, musiał sfaulować Brazylię, który już go mijał. Mógł znaleźć się sam na sam z Woźniakiem. Rzut wolny. Piłka w rękach Andrzeja Woźniaka. Mogło to uderzenie sprawić trochę kłopotu Woźniakowi. Zasłonięty, ale dobrze ustawiony. Gęsior do Magiery. Magiera zdecydowanie najszybciej z nowych nabytków Widzewa zaklimatyzował się w drużynie. Ale kolejna kontra Wisły, ponownie Brazylia. Pokazuje Żurawski, gdzie ma zagrać. Dobrze dograł piłkę Brazylia, ale kłopoty z przyjęciem tej piłki miał Żurawski. Szymkowiak faulowany. Niepotrzebne są te protesty młodego zawodnika. To może zakończyć się żółtą kartką. Sędzia przerwał grę. Rafał Pawlak, strzelec złotej bramki w spotkaniu z byłym liderem tabeli Ruchem Chorzów. Przypomnę, że w poprzedniej kolejce Widzew pokonał Ruch na własnym boisku 1-0. Po raz kolejny widzą Państwo gesty Mirosława Szymkowiaka. Zwraca mu uwagę arbiter Andrzej Czyżniewski. Od początku Andrzej Czyżniewski chce wprowadzić spokój na boisku. Pokazuje, że on tutaj będzie decydował. Próbuje uspokoić nerwy zawodników. Odepchnięty w tej sytuacji przez Węgrzyna Szymkowiak. Rzut wolny dla Widzewa. Magiera. Nie pozwoli Sarnat, aby piłka opuściła plac gry, bo wcześniej dotknął jej Ryszard Czerwiec. Źle wyrzucona piłka przez Sarnata. Ale jego partnerzy z zespołu wywalczyli aut. Ławka rezerwowej drużyny Widzewa. Kamienna twarz Oresta Lęczyka. Nie należą do trenerów, którzy gestykulują, którzy często stają przy linii bocznej. Żurawski wywalczył aut. W polu karnym był niepilnowany Frankowski. Przed polem karnym Kałużny. Od początku meczu mają problemy z przekazywaniem sobie zawodników w obronie widzewiacy. Frankowski. Ponownie on przy piłce. Czerwiec. Za dużo było tych podań. Okazja do kontry dla Widzewa. Kaczmarczyk zatrzymał się. Nie miał do kogo dograć piłki. Teraz próbował uruchomić Mirosława Szymkowiaka. Arbiter przerywa grę. Rzut wolny dla Widzewa już wykonany. Magiera do Stolarczyka. Natychmiast atakowany przez Frankowskiego. Gula w poprzedniej kolejce rozegrał setne spotkanie w lidze. W sobotę miał urodziny 28. Magiera. Kaczmarczyk. Cofnęli się piłkarze Wisły. Kaczmarczyk w pole karne. Zwracał na to uwagę swoim podopiecznym Wojciech Łazarek, chociażby w pierwszym spotkaniu w rundzie rewanżowej, że Wisła prowadząc z Odrą Wodzisław 2-0 cofnęła się, zaczęła bronić wyniku zamiast strzelić kolejne bramki. Teraz jest podobnie. Wisła będzie czekała na okazję do kontrataków. Jeszcze jest Sławomir Gula do Szymkowiaka.
Szymkowiak, lewa strona pola karnego, zablokowane dośrodkowanie przez Czerwca. Nie dojdzie do tej piłki Frankowski, dojdzie Stolarczyk do Magiery. Błąd Magiery, prosto pod nogi Czerwca. Ten natychmiast do Frankowskiego. Nieco za mocne było to podanie i Andrzej Woźniak. Ale dużo jest gry z pierwszej piłki w drużynie Wisły. Takie dokładne, szybkie podania natychmiast otwierają drogę do bramki. Gdyby teraz nieco słabsze było to podanie Czerwca do Frankowskiego, Frankowski mógł znaleźć się sam na sam z Andrzejem Woźniakiem. Szymkowiak przed polem karnym miał trochę swobody do Kaczmarczyka. Pogubił się Rafał Kaczmarczyk. Jeszcze nieustępliwie walczy o piłkę Szymkowiak i Artur Sarnat. Ale dobry, żywy początek spotkania. Widać po tych pierwszych 12 minutach, że Widzew nie przyjechał się tutaj bronić. Widzew będzie walczył o korzystny wynik. Stolarczyk do Woźniaka. Ponownie Stolarczyk. Zawodnik mający za sobą występy w reprezentacji kraju. Jeszcze z czasów, gdy występował w Pogoni Szczecin. Kałużny na pamięć w stronę Żurawskiego, ale tutaj jest Bogusz. Dużo gry z bramkarzem w drużynie Widzewa, nieco ryzykownej. Stolarczyk nie dojdzie do tej piłki, ładnie zastawił się Frankowski. Pozwolił, aby piłka opuściła plac gry. Kulawik. I rzut rożny dla gospodarzy. Na Państwa ekranach kapitan Wisły, Tomasz Kulawik. W bramce Widzewa Andrzej Woźniak. Dośrodkowanie. Marek Zając, ostry kąt i druga bramka dla krakowskiej Wisły. Bo trzeba przyznać, że w niecodzienny sposób padają bramki dla gospodarzy w tym spotkaniu. Marek Zając po dośrodkowaniu z rzutu rożnego musnął piłkę głową i ta wolno tocząc się przekroczyła linię bramkową, wpadając do siatki bramki drużyny Widzewa. 14 minuta spotkania. Spójrzmy jeszcze raz. Dośrodkowanie. Marek Zając. Zawodnicy Widzewa patrzyli bezradnie, co się dzieje. Andrzej Woźniak jeszcze próbował sięgnąć tę piłkę, ale był bez szans. No na pewno trener Wojciech Łazarek nawet nie marzył, że to spotkanie może tak rozpocząć się dla jego drużyny. 14 minuta. No, chyba błąd Andrzeja Czyżniewskiego. Panie sędzio, to był przywilej korzyści. Nawet jeżeli chciał ukarać zawodnika Widzewa żółtą kartką, otrzymał żółtą kartkę Daniel Bogusz. Powinien to zrobić po zakończeniu tej akcji. Tak robią dobrzy sędziowie na zachodzie w silnych piłkarskich ligach. A w 14 minucie dzisiejszego spotkania drugą bramkę dla drużyny Białej Gwiazdy. Wisła miała teraz znakomitą okazję do kontrataku. Ale potwierdza się, że spotkania Wisły z Widzewem mają swoją specyfikę, niezależnie od miejsc w tabeli, jakie zajmują obydwie drużyny. Zawsze są to niezwykle ciekawe, widowiskowe spotkania. Przypomnę chociażby ostatni mecz tych drużyn w Łodzi. Porażka Widzewa 3-4, 7 bramek. Poprzedni mecz w Krakowie, zwycięstwo Wisły 3-1, 4 bramki po bardzo ciekawym spotkaniu. Kałużny w pole karne, zablokowane dośrodkowanie przez Stolarczyka i Andrzej Woźniak. Marek Zając, prosto pod nogi Marcina Zająca. Szymkowiak, ładna akcja Szymkowiaka. Marcin Zając już w polu karnym, ostry kąt, zablokowane uderzenie. Znalazł się tam w odpowiednim momencie Grzegorz Lekki. Rzut
groźny dla Widzewa. Krótko rozegrana piłka, Szymkowiak, dośrodkowanie. Jednak piłka przekroczyła linię końcową od bramki Artur Sarna. Minuta meczu, 2-0, Wisła prowadzi z Widzewem. Szymkowiak niedokładnie do Kaczmarczyka, rusza Ryszard Czerwiec, czwórką atakują gospodarze. No, brak czucia piłki chyba u Ryszarda Czerwca. Kolejne niedokładne, za mocne podanie. Murawa na pewno nie sprzyja technicznej grze. Widzą Państwo, boisko jest nierówne, a tu potwierdzenie wyniku spotkania. Bramki strzelali Tomasz Frankowski i Marek Zając. Magiera. Węgrzyn do Brazylii, zostawiony przez Rafała Pawlaka. Brazylia naprawił błąd kolegi Magiera, ale po raz kolejny na lewej stronie boiska radzą sobie doskonale w ataku zawodnicy Wisły. Stolarczyk do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk, ponownie Stolarczyk przy piłce. Dośrodkowanie w pole karne, zamykał akcję Szymkowiak na wszelki wypadek. Węgrzyn wybija piłkę na rzut rożny. Już piątka zawodników Widzewa w polu karnym gospodarzy. Już sześciu zawodników w żółto-czarnych strojach. Gęsior, jeszcze nie koniec akcji, Gula. Zablokowany strzał przez Ryszarda Czerwca. Utyka Ryszard Czerwiec. Odczuł skutki tego uderzenia. Maciu, spokojnie, Maciu. Dobrze, panie trenerze. Spokojnie. Orest Lęczyk. Trener Widzewa coś tam pod nosem mówił. W stronę zapewne swoich podopiecznych. Mocno zdenerwowany szkoleniowiec Widzewa. Bogusz. Magiera. Niedokładnie. Kulawik. Odbita piłka od Rafała Pawlaka. Żurawski. Żurawski pokazuje mu patę, gdzie ma zagrać piłkę, ale dobrze zdążył wrócić Sławomir Gula. Ale po raz kolejny próba takiego długiego podania otwierającego drogę do bramki. Czerwiec teraz chyba na spalonym. Tomasz Frankowski, uniesiona chorągiewka arbitra bocznego. Przerwana akcja Wisły. Frankowski pokazuje, że nie było. Słyszą Państwo nawet w tym momencie głos trenera Wisły Wojciecha Łazarka, który krzyczał z ławki, że nie było spalonego. Widzą Państwo nawet gestykulację szkoleniowca Wisły, tłumaczącego, jak wyglądała ta akcja i dlaczego twierdzi, że nie było spalonego. Kaczmarczyk w pole karne, właściwie do nikogo. Bogusz, Szymkowiak. Ponownie niedokładnie, jeszcze nie koniec akcji Widzewa. Bogusz do Kaczmarczyka, Stolarczyk. Mało ruchu. W drużynie Widzewa mało wyjścia na pozycję. Nie ma do kogo zagrać piłki, ale trzeba przyznać, że znakomicie w obronie jak na razie grają piłkarze Wisły. Kaczmarczyk faulowany przez Kałużnego. Musi uważać Kałużny. Ma już na swoim koncie żółtą kartkę.
Szymkowiak jeszcze przestawił tę piłkę. Po kontuzji, po długim okresie rehabilitacji powrócił utalentowany pomocnik do gry. Chociaż właściwie trudno o Szymkowiaku mówić w tej chwili pomocnik, bo gra na różnych pozycjach. Gra w obronie, gra w ataku, w zależności od potrzeb, w zależności od tego, gdzie ustawi go trener zespołu. Marek Zając. Widzą Państwo ten pressing piłkarzy Widzewa. Tutaj już próbują odebrać piłkę gospodarzom, ale sprytnie, ładnie Pater do Czerwca. Czerwiec natychmiast do Frankowskiego. Już rozpędzają się piłkarze Wisły. Węgrzyn. Próbują grać w linii piłkarze Widzewa. No to się momentami mści. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk faulowany przez Patera. Szybko Gęsior rozpoczął grę do Sławomira Guli. Gula, podkręcona piłka w pole karne. Marcin Zając, ostry kąt. Jeszcze znakomita sytuacja Robertasa Poskusa. Ale chyba tam zablokowane uderzenie przez któregoś z zawodników Wisły. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję. Wydawało się, że po tym uderzeniu Marcina Zająca ta piłka zmierzała już do siatki, ale tam noga któregoś z zawodników Wisły, to był Węgrzyn, który uratował swój zespół przed utratą bramki. Widzew nie rezygnuje, Widzew wciąż w ataku. Mirosław Szymkowiak w pole karne, niedokładnie. Traci piłkę Frankowski. Pada na murawę Bogusz. Arbiter pokazuje, że nic nie było. Przywilej korzyści. Piłkarze Widzewa utrzymali się przy piłce. Teraz Czerwiec. Dwóch jego partnerów. Po raz kolejny za mocno Ryszard Czerwieca. Była to znakomita okazja. I Brazylia, i Żurawski byli niepilnowani. No ale to świadczy o determinacji Widzewa. Widzew wrzuca wszystko na jedną szalę. Próbuje odrobić dwubramkową stratę. Kaczmarczyk, pole karne, Rafał Pawlak. Interwencja Węgrzyna. Rzut rożny. Przyznam, że nie pamiętam, kiedy podczas komentowania dla Państwa spotkań mogliśmy oglądać Wisłę, która była zmuszona na własnym boisku do takiej obrony. Rzadkie kontry gospodarzy. Już wybita piłka z rzutu rożnego. Gęsior w polu karnym. Spore zamieszanie. Rafał Pawlak. Zablokowane uderzenie. I Czerwiec na aut. Gwizdy na trybunach. Na pewno kibice chcieliby oglądać Wisłę, która atakuje, stwarza sytuację. Leży na murawie Mirosław Szymkowiak. Dwudziesta czwarta minuta spotkania. Wisła prowadzi 2-0. Marcin Zając, dośrodkowanie w pole karne. Wybita piłka przez Patera. Brazylia ładnie głową do Frankowskiego. Frankowski. Za lekkie było to podanie do Patera. Zwolnił akcję swojej drużyny Frankowski. Żurawski. Czerwiec. No Wojciech Łazarek krzyczy z ławki rezerwowych, aby jego podopieczni szanowali piłkę. Pograli trochę na środku boiska. Wciągnęli na swoją połowę zawodników Widzewa. Lekki. Nie dojdzie do tego podania Brazylia. Stolarczyk do Magiery. Znowu trochę ryzykownie Widzewiacy. I Węgrzyn do Sarnata. Ten nie może łapać piłki. Pędzi Mirosław Szymkowiak. Sarnat, dobre wybicie do Żurawskiego. Marek Zając wzdłuż linii bocznej do Patera. Pater w pole karne. Błąd Magiery. Frankowski. Pomóż mu! Frankowski, przy nim Magiera. Korner! Ale oddalili grę z własnej połowy gospodarze. Andrzej Woźniak. Grzego!
na pewno będzie miał o czym rozmyślać. Takie dwie dosyć nietypowe bramki. Kałużny jeszcze broni Woźniak, dobitka Patera. No i niewiele brakowało, a Andrzej Woźniak po raz trzeci musiałby wyciągać piłkę z siatki. Uderzenie Kałużnego zdołał obronić Woźniak ładnie. No i tutaj Pater nie miał już miejsca, aby podnieść tę piłkę, próbować przelobować bramkarza Widzewa. Dobre, ciekawe spotkanie. 27 minut gry za nami. Bogusz. Magiera. Kaczmarczyk. Poradził sobie z Kałużnym. Kaczmarczyk. Do Zająca. Ten ponownie odegrał piłkę do Kaczmarczyka. Kulawik na wszelki wypadek na aut. Szymkowiak do Poskusa i 2 do 1. Kontaktowa bramka Litwina Robertasa Poskusa, ale spójrzmy, jak wiele zasługi przy tej bramce miał Mirosław Szymkowiak. Znakomicie zachował się w polu karnym Wisły Szymkowiak. No i trzeba przyznać, że uderzenie Poskusa również było przedniej marki. 28 minuta spotkania. No i myślę, że to sprawi, że spotkanie będzie jeszcze ciekawsze. A tu widzą Państwo akcję Szymkowiaka, Poskus i Sarnat był bezradny. Tu już moment strzału litewskiego napastnika, sprowadzonego przed tym sezonem z Żalgirisu. Podobnie jak inni zawodnicy litewscy, a więc bracia Stesko i Getgaudas. Ciekawy jestem, czy teraz Wisła ruszy do przodu, czy wciąż będzie czekała na ataki Widzewa. Pretensje Guli do Stolarczyka. Aut dla gospodarzy. Oby więcej takich spotkań na naszych ligowych boiskach. Abyśmy mogli więcej pokazywać Państwu takich spotkań w telewizji. Pater. Pretensje Łazarka do Żurawskiego. Frankowski faulowany przez Magierę. Magiera ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Podszedł do Magiery sędzia Andrzej Czyżniewski. Skończyło się na upomnieniu, chociaż teraz prosi do siebie Andrzej Czyżniewski, któregoś z zawodników Widzewa, Sławomir Gula, ukarany żółtą kartką. Na pewno była to kartka za jakieś pyskówki. Sławomir Gula podszedł do Andrzeja Czyżniewskiego, coś mu powiedział. No i sędzia spotkania nie miał żadnych wątpliwości, natychmiast poprosił na bok zawodnika Widzewa. Nie wytrzymują nerwy podopiecznym Oresta Lęczyka. Niepotrzebne są takie żółte kartki, to może osłabić zespół. Okazja dla Wisły. Brazylia, mocno podkręcona piłka. Dobrze ustawiony Andrzej Woźniak. Piłka minęła mur, ale dobrze ustawiał ten mur Andrzej Woźniak, bo był tam, gdzie skierowane było uderzenie Brazylijczyka. Wystarczy! Już wyrzucona piłka za autu, Żurawski. Stolarczyk.
przy nim dwóch zawodników Wisły, Stolarczyk. Wcześniej arbiter boczny zasygnalizował, że piłka przekroczyła linię boczną, że powinien być aut. Jednak Andrzej Czyżniewski nie zareagował. A teraz rzut wolny dla Witewa. Gula. Nic nie było. Szybkowiak próbował wymusić faul. Widział, że nie dojdzie do tego podania. Marek Zając. Minął się z piłką Żurawski. Bogusz ponownie aut dla Wisły. Sporo podtekstów ma to spotkanie. Zacznijmy może od szkoleniowców. Przecież Wojciech Łazarek ma za sobą pracę w drużynie Widzewa. Ale o tym za chwilę. Ryszard Czerwiec, wybita piłka. Orest Leńczyk przed rundą rewanżową. Miał zostać szkoleniowcem Wisły. Mówiło się, że zostawi Widzew, że przejdzie do Krakowa. Tak się jednak nie stało. Orest Leńczyk nie chce komentować całej sytuacji. Piłka pierwsza! Działacze Wisły próbowali przekonać kilku zawodników Widzewa do przejścia do Krakowa. Nie trafią na razie do Krakowa ani Łapiński, ani Marek Citko, ani Artur Wiśniarek. Oni otrzymywali propozycje. Propozycje otrzymywał również Mirosław Szymkowiak. Ale jak na razie powiedział nie Wiśle, powiedział również nie warszawskiej Legii. Właśnie Szymkowiak faulowany przez Ryszarda Czerwca. Wcześniej koledzy z jednej drużyny, gdy Ryszard Czerwiec grał w Widzewie. Z tego okresu między innymi został w drużynie również Daniel Bogusz, Andrzej Woźniak, Kałużny, Żurawski, przy nim Kaczmarczyk, traci piłkę Żurawski, Marcin Zając, próba uderzenia, zablokowane uderzenie przez Węgrzyna. Chyba najpewniejszy punkt dziś w obronie Wisły to właśnie Węgrzyn. Okazja do kontry. Brazylia. Czerwiec nie doszedł do tego podania. Ładnie zastawił się Żurawski. Poradził sobie z Marcinem Zającem. Kałużny, ale niedokładnie. Pawlak liczył, że ta piłka opuści plac gry. Bogusz. Pogubili się nieco Widzewiacy. Do Andrzeja Woźniaka. Ten teraz uspokoił grę do Stolarczyka. Przejął piłkę Marek Zając, ale tylko na moment. I Szymkowiak na aut. Nie doszedł do tego podania Żurawski. Stolarczyk. Okres chaotycznej gry. Kilka mniej ciekawych minut tej pierwszej połowy. Ostatni dotknął piłki Rafał Pawlak, pokazuje arbiter. Przed chwilą na Państwa ekranach ponownie ławka rezerwowych krakowskiej Wisły. Pierwszy od lewej to Marek Kusto, który obserwował ostatnie spotkanie Widzewa z ruchem Chorzów. Po tym meczu powiedział, że będzie bardzo ciężko wywalczyć 3 punkty z Widzewem. Maciusz, Maciek! Tomasz Frankowski dziś strzelił swoją 9. bramkę w tym sezonie. I Andrzej Woźniak. Złe wybicie piłki przez Woźniaka, prosto pod nogi Żurawskiego. Brazylia, lewa strona pola karnego, Brazylia. Udało mu się dośrodkować, jest tutaj Gula. I na aut wybija piłkę zawodnik Widzewa. Marek, Marek, Marek!
Marek Zając. Jak gdyby nieco opadli z sił zawodnicy Widzewa. Pater poślizgnął się, jeszcze zdążył się podnieść, doszedł do tej piłki, Kulawik i Rafał Pawlak. Trójką wychodzą Widzewiacy. Brazylia odepchnął Pawlaka. Zawodnik, który trafił do Widzewa z łódzkiego klubu sportowego. Czerwiec z autu goście. Szymkowiak do Marcina Zająca. Ten próbował dośrodkować pole karne. Niedokładnie. Frankowski również niedokładnie. Poskus stracił piłkę. Czerwiec do Brazylii. Ten chciał miękko wrzucić piłkę w pole karne do Żurawskiego. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk. Dobrze do Mirosława Szymkowiaka. Ostry kąt. Mirosław Szymkowiak chyba zdecydował się na uderzenie. Był tam w polu karnym Marcin Zając. Mirosław Szymkowiak sam podkreśla, że najlepiej czuje się w ataku. Ściąga na siebie dwóch, trzech zawodników drużyny rywala. Robi miejsce dla partnera z ataku. No i właśnie taką sytuację oglądaliśmy w 28 minucie, kiedy Szymkowiak ściągnął na siebie obrońców. Wykorzystał to poskus. To szybszy. Kolejne starcie Rafała Pawlaka z Brazylią. Arbiter pokazuje, że po raz kolejny faulował Brazylijczyk. A jednak nie. Od bramki rozpocznie Andrzej Woźniak. Tym razem już Woźniak nie będzie wybijał piłki z własnego pola karnego. Zrobi to Jacek Magiera. Na pewno lepsze wybicie niż to, które przed chwilą oglądaliśmy w wykonaniu Woźniaka. Czerwiec do Kulawika. Zawahał się przez moment Kulawik. Aut dla Widzewa. Za bardzo chyba chwaliłem poziom spotkania. To teraz tempo gry spadło. Niespełna 7 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. Błąd piłkarzy Widzewa. Okazja Frankowski, jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Czerwiec próbował przelobować Andrzeja Woźniaka. Znakomity pomysł Ryszarda Czerwca, widział, że po ziemi może nie znaleźć miejsca, aby skierować piłkę do siatki. Podniósł lekko piłkę, ale Andrzej Woźniak zdołał wybić ją na rzut rożny. Najpierw Frankowski, zablokowane uderzenie, tam piłka chyba odbiła się od ręki Tomasza Frankowskiego. Tutaj Ryszard Czerwiec. Już rzut rożny. Piąstkuje Andrzej Woźniak. Bał się łapać piłkę. Czerwiec. Ponownie piłka w polu karnym Widzewa. Jeszcze raz Czerwiec. Faulował Sławomira Gulę. Będziemy mieli przerwę w grze. Leżą Ryszard Czerwiec i Sławomir Gula. Ale rzeczywiście tempo gry od początku spotkania było bardzo duże. Myślę, że jeszcze będziemy oglądali tutaj ciekawe, szybkie akcje w drugiej połowie meczu. Przed nami jeszcze ponad 45 minut spotkania. Przypominam, Wisła prowadzi z Widzewem 2-1. Maciek!
poza boiskiem i Ryszard Czerwiec i Sławomir Gula. Gula już gotowy do powrotu. Czerwiec również. Przeprosili się zawodnicy. Klepnęli się poza boiskiem. I już na placu gry i Czerwiec i Gula. Kulawik. Żurawski. Czerwiec. Mógł od razu zagrać do Kałużnego. Poczekał. Teraz do Patera. Pater. Do Żurawskiego. Błąd Gęsiora. Maciej Żurawski. 3-1. Ależ fatalny błąd popełnił w polu karnym Dariusz Gęsior. 42. minuta spotkania. Maciej Żurawski i 3-1. 41. minuta dzisiejszego spotkania i trzecia bramka dla drużyny. Radość na ławce rezerwowych krakowskiej Wisły. Fatalny kick z Dariusza Gęsiora. Zimną krwią wykorzystał to Żurawski. Obok Andrzeja Woźniaka kieruje piłkę do siatki Widzewa. Trzy do jednego. 42. minuta spotkania. No, czy Widzew po tym kolejnym ciosie jeszcze się podniesie? Na trybunach jeszcze jeden, jeszcze jeden. Magiera do Stolarczyka. Ciekawe, która drużyna lepiej wytrzyma trudy tego spotkania. Przypominam, że piłkarze grają praktycznie co 3 dni. I Wisła, i Widzew wygrały mecz w Pucharze Polski. I Wisła, i Widzew awansowały do następnej rundy. A więc zmęczenie może dać tutaj znać o sobie. Zobaczymy, jak obydwie drużyny są przygotowane do rundy rewanżowej. Jak będzie to wyglądało w drugiej połowie. Brazylia do Frankowskiego. Nie ma spalonego. Frankowski do Czerwca, Czerwiec po ziemi, ale obok słupka. Ciekawy jestem, czy w tym momencie nie pomylił się oboczny arbiter. W 41. minucie dzisiejszego spotkania trzecią bramkę dla drużyny Wisły zdobył Żura. Maciej! Wydawało się, że w tej sytuacji chyba jednak na spalonym był Frankowski. Jest to ósma bramka Maćka w tegorocznym sezonie, druga w barwach Wisły. Wybicie piłki przez Magierę. Niecelnie Żurawski. Przycisnęła Wisła w ostatnich minutach pierwszej części spotkania. Kałużny, Kulawik z pierwszej piłki na dużej szybkości do Frankowskiego. Jeszcze walczył o piłkę Kulawik. Efektowna końcówka pierwszej części spotkania w wykonaniu gospodarzy. Orest Lęczyk być może z drugim trenerem Widzewa, Krzysztofem Surlitem, ustala teraz, jakich zmian dokonać w przerwie meczu. Co zrobić, aby jeszcze próbować odrobić straty z pierwszej części spotkania. Poskus. Frankowski. Węgrzyn. Kulawik. Dużą liczbą zawodników atakuje Wisła w polu karnym. Nie doszedł do piłki Pater, ale dobrze interweniował Stolarczyk. Gula. Gula. Minął dwóch rywali do Kaczmarczyka. Ten ponownie do Guli. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk do Marcina Zająca. Dobre podanie. Marcin Zając. Pole karne, wybita piłka, ale tutaj jeszcze jest Sławomir Gula. Nie mógł przyjąć piłki. Szymkowiak! Piękne uderzenie, jeszcze piękniejsza interwencja Artura Sarnata. Momentami ręce same składają się do oklasków. Znakomicie zachował się Artur Sarnat. Rzut rożny dla Widzewa. Mirosław Szymkowiak. Nieco oślepiony przez słońce Sarnat. No, miał problemy ze złapaniem tej piłki. Spore zamieszanie.
piłka wyleciała z rąk Sarnata. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Rafał Pawlak przewrotką. I obok bramki Artura Sarnata. A w Lubinie do przerwy Zagłębie prowadzi z Legią 2-0. Być może dotarł do Państwa głos spikera na stadionie Wisły, który poinformował właśnie, że Legia przegrywa w Lubinie z Zagłębiem 0-2. Euforia na stadionie w Krakowie. Słyszeli Państwo ten wybuch radości. Czyżby po dwóch remisach Legia miała stracić komplet punktów? No, piłkarze Wisły usłyszeli tę radosną dla nich informację. Ruszyli do ataku. Czerwiec. Brazylia w polu karnym, tylko Frankowski. Brazylia, dwóch piłkarzy Widzewa przy nim. Poradzili sobie Bogusz Magiera z Brazylią. W tym momencie ostatni gwizdek Andrzeja Czyżniewskiego w pierwszej części spotkania. No, myślę, że Państwo na pewno są zadowoleni z tych pierwszych 45 minut. Spotkanie stojące na naprawdę dobrym poziomie, ciekawe, sporo interesujących akcji, ładne bramki. Przypominam, że po pierwszej części spotkania Wisła prowadzi z Widzewem 3-1. Widzą Państwo na swoich ekranach strzelców bramek. Proszę, pozostańcie Państwo z nami. Po chwili reklam powrócimy na stadion Wisły. Z synami, panie Kazimierzu, nie gra pan dzisiaj z powodu żółtych kartek. Tak, niestety w Płocku otrzymałem 7 żółtą kartkę w tym sezonie i trzeba odcierpieć 2 mecze. Takie są przepisy. Jak z trybun ocenia pan grę kolegów? Uważam, że grają bardzo dobrze. Wiadomo, że jest to ciężkie boisko, jednak chyba z tego co widzę to jedno z lepszych jak do tej pory w tej rundzie. Ale chłopaki grają bardzo dobrze. Mecz ułożył pomyślnie. Szybko strzelona bramka, później druga. Był moment, że po tej bramce na 2-1 troszeczkę się pogubili, jednak dobrze się stało, że Maciek strzelił tą bramkę na 3-1 i sądzę, że nie jest to koniec bramek w tym meczu. Co w tej chwili w przerwie trener Łazarek może przekazywać swoim podopiecznym? Ja myślę, że by dalej grali tak jak do tej pory i starać się strzelić kolejną bramkę i nie dopuścić do tego, aby przypadkowo jakaś akcja mogła pokrzyżować plany i gdzie moglibyśmy stracić bramkę. Podejrzewam, że bardziej będzie trzeba też uważać na takie akcje Widzewa. Wisła gra dobrze, trzeba to przyznać, jednak równo rok temu krakowska drużyna z dużą przewagą nad rywalami prowadziła w Ekstraklasie. Tym razem jest inaczej. Tak, na pewno, ale to nie można porównywać tego okresów, dlatego że teraz wiadomo, na mistrza każdy przykłada się dużo bardziej i wiadomo, co to powoduje u rywali. A z drugiej strony myślę, że jest to początek sezonu i tak jak mówię, ciężkie warunki. Ja myślę, że z każdym tygodniem powinno być lepiej. Nie narzekajmy, myślę, że najważniejsze na razie są zwycięstwa, 3 punkty. I tym bardziej, że słyszymy, Legia przegrywa do przerwy. Wszystko się układa po naszej myśli. Dziękujemy Kazimierzowi Moskalowi, a ja oddaję głos Tomaszowi Brzezińskiemu. Czas na skróty i statystykę po pierwszej połowie. Popatrzmy na najciekawsze fragmenty pierwszej połowy spotkania. Rzeczywiście, jak przyznał Kazimierz Moskal, spotkanie ułożyło się po myśli zawodników Wisły. To bramka już w 3 minucie spotkania. Uderzenie Tomasza Frankowskiego. Wisła objęła prowadzenie 1-0. Strzał z rzutu wolnego, obroniony przez Andrzeja Woźniaka. Tutaj druga bramka dla gospodarzy. Strzał głową Marka Zająca i Wisła prowadziła wtedy 2-0. Widzew atakował, Widzew próbował odrobić straty. Sytuację dla gości. Również nie rezygnowali piłkarze Wisły. To spore zamieszanie w polu karnym Widzewa. Dwukrotnie górą w pojedynkach z zawodnikami Wisły. Andrzej Woźniak, a to bramka dla Widzewa. Dograna piłka przez Mirosława Szymkowiaka do Robertasa Poskusa. Było 2-1. No i wreszcie błąd Dariusza Gęsiora. Bramka Macieja Żurawskiego. I po pierwszych 45 minutach Wisła prowadzi z Widzewem 3-1. Spójrzmy na statystyki po pierwszej połowie. Strzały celne, tutaj bardzo duża przewaga Wisły. Ciekawostka, Widzew oddał jeden celny strzał i zdobył jedną bramkę, jeżeli chodzi o pierwszą połowę spotkania. Rzuty rożne tutaj
przewaga Widzewa. Widzewiacy rzeczywiście momentami mieli optyczną przewagę. Rzeczywiście goście momentami stwarzali sporo zagrożenia pod bramką Artura Sarnata, no ale nie potrafili wykończyć akcji, nie potrafili otworzyć sobie drogi do bramki rywala dokładnym ostatnim podaniem. Jak na razie w żółtych kartkach tutaj prowadzenie piłkarzy Widzewa, 3 żółte kartki, sporo fauli, mówiłem o tym, zrobiło się nerwowo, troszeczkę niepotrzebnych takich przepychanek, pretensji do arbitra. To statystyka po pierwszej części spotkania, widziałem w przerwie meczu rozgrzewającego się zawodnika rezerwowego Widzewa Piotra Mosura, więc być może Mosur pojawi się na boisku w drugiej części spotkania. Przed nami druga połowa meczu Wisła-Widzew. Przypominam, po pierwszej połowie Wisła prowadzi 3-1. Pozostańcie Państwo z nami, powrócimy po chwili reklam na drugą część spotkania. Z nami druga część spotkania Wisły Kraków z Widzewem Łódź. Widzą Państwo zawodników Widzewa wychodzących już na boisko. To Piotr Mosur. Będziemy mieli okazję oglądać tego zawodnika podczas drugiej części spotkania. Zastąpił Robertasa Puskusa, Litwina. Zawodnika, który w pierwszej połowie zdobył jedyną dla Widzewa bramkę w tym spotkaniu. Na pewno to będzie oznaczało zmiany w ustawieniu drużyny Widzewa. Puskus był napastnikiem. Mosur na pewno nie będzie grał z przodu. Mirosław Szymkowiak najprawdopodobniej z Marcinem Zającem będą teraz tworzyli atak Widzewa. Na murawie również już gospodarze. Patrzę, czy nie ma zmian w drużynie Wisły. Nie widzę Grzegorza Lekkiego. Być może będziemy mieli również jedną zmianę w drużynie z Krakowa. Za chwilę początek drugiej części spotkania. I mam nadzieję, że ta druga połowa nie będzie gorsza od pierwszej, że również będziemy mogli po tych drugich 45 minutach powiedzieć, że oglądaliśmy ciekawe minuty, ciekawą połowę. Kazimierz Węgrzyn, zmiana w drużynie Wisły, jest już na boisku Grzegorz Niciński, a więc nie ma Grzegorza Lekkiego, jest za to Grzegorz Niciński. Jeszcze jedna dodatkowa informacja z Lubina, gdzie jedną z bramek strzelił Daniel Dubicki, zawodnik Wisły Kraków wypożyczony do Lubina, a więc Dubicki pomaga swoim kolegom, byłym kolegom z zespołu. Ale już rozpoczęli grę zawodnicy. Widzew, Szymkowiak, niedokładne podanie, Bogusz, Magiera. Nie można powiedzieć, że gra Magiery na pozycji stopera w drużynie Widzewa jest pewna. Brazylia, zatrzymany przez Mosura. Mosur do Marcina Zająca. Jednak Rafał Pawlak w ataku drużyny Widzewa. Zatrzymany Pawlak przez Kałużnego. Zmiany oczywiście również w ustawieniu zespołu Wisły. Niciński wszedł za obrońcę Zalekkiego. Ale operuje w linii pomocy Brazylia do Żurawskiego, niedokładnie, i Gula. Poradził sobie z Czerwcem Kaczmarczyk do Gęsiora. Ten odgrywa do Kaczmarczyka, niedokładnie, ale teraz kiks również Węgrzyna. Nie doszedł do piłki Pawlak, Pater wybija na aut. W drużynie Widzewa ostatnio nie mówi się o sprawach finansowych. Prezes Widzewa Andrzej Pawelec wciąż podkreśla, że jego zespół słynie już z tego, że nie ma pieniędzy, że zawodnicy narzekają, ale ostatnio po tym jak zawodnicy doszli do porozumienia z działaczami, że wszystkie zaległości zostaną spłacone w 3 ratach i pierwsza rata spłynęła dokładnie w terminie, zawodnicy nie mówią już o problemach finansowych, a nawet podkreślają, że wszystko jest w porządku. W zespole krakowskiej Wisły od dawna już nie mówiło się o problemach finansowych. Zawodnicy wypłaty wszystkie otrzymują w terminie, przynajmniej tak twierdzą. Zawodnicy Wisły mają jedne z najwyższych premii
w lidze za zwycięstwo. Również nie mają prawa gospodarze narzekać na kontrakty, również jedne z najwyższych w lidze, dochodzące do 150 tysięcy dolarów rocznie. Naprawdę duże kwoty. Ale jak się okazuje, różnica w zarobkach między polskimi piłkarzami a piłkarzami za granicą, i to nie z tych najsilniejszych lig, jest bardzo duża. Jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, Wisła próbowała sprowadzić przed rundą rewanżową Tomasza Iwana. Oferowano mu kontrakt dwukrotnie wyższy niż najwyższy kontrakt zawodnika z Krakowa. Mimo to no, nie było za bardzo mowy o tym, aby Iwan pojawił się w Krakowie. Te rozbieżności finansowe były zbyt duże. Indywidualna akcja Magiery i wywalczyła. Wybija piłkę Radosław Kałużny. Groźnie w polu karnym Wisły. Kulawik ofiarnie, jeszcze zablokowane uderzenie przez Węgrzyna. Strzelał Rafał Kaczmarczyk. Szybka decyzja Kaczmarczyka. Rzut rożny dla gości. Piłka! Jest Marcin Zając. Ostry kąt. Długo przymierzał Marcin Zając, aż zdążył to uderzenie zablokować Kałużny. Początek drugiej połowy. Atak Widzewa. Tutaj niepilnowany Pawlak, minęła go piłka, doszedł do niej Marcin Zając. Szymkowiak, rzut rożny, jeszcze Stolarczyk, kick Stolarczyka, ofiarnie Stolarczyk, Gęsior, Gula. Pozwoliła, aby piłka opuściła plac gry. Cofnięci gospodarze. Gęsior, ostry kąt, Gęsior obok słupka. Ale słuszne pretensje, słuszne okrzyki z ławki rezerwowych Wojciecha Łazarka. Jak gdyby nieco uśpieni wyszli na tę drugą połowę zawodnicy Wisły. Zacząłem Państwu mówić o kontraktach zawodników. Zespoły Widzewa nie ma już tych zawodników, którzy mieli najwyższe kontrakty. Prezes Widzewa Andrzej Pawelec mówił: na tych zawodników, na te kontrakty kominy płacowe, a więc tych kominów płacowych w Widzewie nie ma, czyli Łapiński, Michalski, Citko. Dużo osłabień w drużynie Widzewa. Odmienne nastroje w obydwu zespołach. Wisła kupowała, Widzew sprzedawał. Właściwie w ostatniej chwili udało się do Widzewa ściągnąć zawodników z warszawskiej Legii. Udało się ściągnąć Litwinów. Ale bardziej były to chyba uzupełnienia niż planowane wzmocnienia. Kontratak gospodarzy, Pater. Przy nim trzech zawodników Widzewa. Wybita piłka przez Gęsiora na aut. Za chwilę rozpoczną grę piłkarze Wisły. Gęsior przejął piłkę. Mimo ofiarności Nicińskiemu nie udało się dojść do podania od partnera. Pawlak uprzedzony przez Kałużnego. Stawiają wszystko na jedną kartę zawodnicy Widzewa. Mosur z autu. Mosur zdradził kulisy jego odejścia, właściwie jego zwolnienia z warszawskiej Legii. Twierdził, że jedną chyba z głównych przyczyn odejścia z Legii był telefon komórkowy trenera Franciszka Smudy, który za często dzwonił. Trener Franciszek Smuda czekał na telefon z Niemiec dotyczący pracy w FC Nürnberg.
I to właśnie Mosur został posądzony o to, że dosyć złośliwie wydzwaniał do trenera. Trzeba przyznać, ciekawa historia. Tymczasem Wisła, Pater, Czerwiec, pole karne, Czerwiec. Nie ma tu żadnego z partnerów. Kaczmarczyk. Nie doszedł do tej piłki Andrzej Woźniak. Nieporozumienie Kaczmarczyka. Miał czas. Nie był przez nikogo atakowany. Nieporozumienie Kaczmarczyka z Andrzejem Woźniakiem i rzut rożny dla Wisły. Czerwiec. Na pierwszy słupek główkował Marcin Zając, jeszcze Żurawski, zablokowane uderzenie przez Gęsiora, kontra Widzewa, Gula. Na środku jest Gęsior, Gula do Pawlaka, w polu karnym Marcin Zając, mocne dośrodkowanie, dobra interwencja Wegrzyna, Gula ponad poprzeczką bramki Artura Sarnata. Szybko przenoszą się te akcje spod jednej bramki pod drugą. Artur Sarnat. Niciński. Frankowski przegrał pojedynek główkowy z Gęsiorem, ale trudno się dziwić. Duża różnica wzrostu. Arbiter nie przerywa gry. Marcin Zając w polu karnym. Ostry kąt. Pada na murawę. Marcin Zając. Dawaj, Tomek, dawaj, Tomek. 55. minuta spotkania. Wisła prowadzi z Widzewem 3-1. Jakaś kontuzja Tomasza Kulawika. Piłkarze Wisły czekali, aż arbiter przerwie grę. Brazylia do Czerwca. Włączył się w to wszystko Rafał Kaczmarczyk. Kaczmarczyk do Rafała Pawlaka. Pawlak, uderzenie po ziemi, ale niecelne. W drużynie Widzewa tajemnicza nieobecność Macieja Terleckiego. Działacze nie chcą za bardzo się na ten temat wypowiadać. Mówi się o takim szaleństwie młodzieżowym zawodnika. Niektórzy twierdzą, że młody piłkarz ma problemy nawet z narkotykami. Mówi się o kuracji odwykowej, no ale liczymy przede wszystkim, że Maciej Terlecki szybko wróci do gry. Teraz Rafał Pawlak, pojedynek biegowy, Kałużny, Sarnat i górą w tym pojedynku Artur Sarnat. Kaczmarczyk często wraca na własną połowę. W poprzedniej rundzie nie miał do niego przekonania Orest Leńczyk. Kaczmarczyk wchodził na końcówki spotkań. Teraz szkoleniowiec Widzewa obdarzył go zaufaniem. Ofiarnie Żurawski. No trzeba przyznać, że nie przemęczają się na początku drugiej części spotkania piłkarze Wisły. Grają spokojnie, oszczędzają siły. Mosur. Zamykał akcję Gula, ale wybita piłka na rzut rożny przez Patera. Piotr Mosur. Mówi się o nim, że jest zawodnikiem z trudnym charakterem. Często w warszawskiej Legii szkoleniowcy mieli problemy z tym piłkarzem. Na pytanie o trudny charakter Mosura trener Orest Leńczyk mówi, że on również ma trudny charakter, także na pewno dojdą do porozumienia. Tymczasem ponownie niedokładnie piłkarze Widzewa.
właściwie podobny scenariusz od początku drugiej części spotkania. Ataki Widzewa, ale brakuje dokładności. Spokojna, powiedziałbym nawet momentami nieco lekceważąca postawa Wisły. Gospodarze jak gdyby przekonani byli, że ten korzystny wynik uda się dowieść do końca. Widzieli Państwo to podanie Frankowskiego. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk do Gęsiora. Odskoczyła piłka Gęsiorowi. Być może trener Wojciech Łazarek spróbuje coś zmienić w swojej drużynie. Okazja dla Wisły. Czerwiec do Patera na wolne pole. Znakomite zagranie. Grzegorz Pater w polu karnym. Frankowski. Ale to zagranie Grzegorza Patera już nie było zbyt dobrej jakości. Jeszcze kick z Mosura, który ratował się wybijając piłkę na rzut rożny. Jak gdyby na przekór moim słowom Wisła ruszyła do ataku. Ryszard Czerwiec. Do Frankowskiego, zamykał tam akcję Frankowski. Ale wcześniej gwizdek arbitra, faulował chyba Marek Zając, któregoś z piłkarzy Widzewa. Widzą Państwo Olgierda Moskalewicza, on za chwilę pojawi się na murawie. Mówiło się o tym, że ta przerwa po kontuzji Olgierda Moskalewicza ma być dłuższa. Jednak na szczęście dla trenera Wojciecha Łazarka, dla działaczy, zawodnik szybko powraca do gry. Sporo problemów zdrowotnych, o których już mówiłem w zespole Wisły. Do tego dochodzą kartki. Frankowski minął się z piłką. Umiejętnie zablokowany przez Daniela Bogusza. Moskalewicz. Zapewne wzmocni siłę ataku. Gospodarzy. Słyszą Państwo krzyki Wojciecha Łazarka skierowane pod adresem Grzegorza Nicińskiego. Węgrzyn. Kolejna dobra interwencja. Niciński. Posłuchał szkoleniowca. Rusza Niciński. Do Brazylii, ale zatrzymał akcję. Wrócił na środek boiska. Brazylia. Frankowski do Brazylii. Nie wiem dlaczego Niciński nie włączył się do tej akcji. Nie pomógł kolegom. Czerwiec. W trudnej sytuacji był pomocnik Wisły, mimo to zdecydował się na uderzenie. Magiera. Magiera do Pawlaka. Ale już piłkarze Widzewa nie mają za bardzo siły, aby odważniej ruszyć do przodu, aby zaatakować większą liczbą zawodników. Trudne warunki, trudne boisko. 62. Zmiana w drużynie Wisły. Grzegorz Pater schodzi z boiska, a na murawę wejdzie za chwilę Olgier Moskalewicz. Na murawie jego miejsce zobaczymy Olgierda Moskalewicza oznaczonego numerem 25. Druga zmiana w zespole Wisły. Jak na razie jedna zmiana w drużynie gości. Kula w pole karne. Główkuje Kulawik. Piątką wychodzą gospodarze. Zatrzymał się na moment Czerwiec. Krótko do Żurawskiego. Jest Moskalewicz. Do niego zagrywa Żurawski. Moskalewicz. Ostry kąt. Decyduje się na uderzenie. I wepchnięty siłą tego uderzenia Woźniak do bramki, ale zdołał wypiąstkować piłkę. Mimo wpuszczenia trzech bramek, trudno mieć jakiekolwiek pretensje do Andrzeja Woźniaka. Ratował swój zespół przed utratą kolejnych goli. Rzut rożny dla Wisły. Wyjście Andrzeja Woźniaka. Sporo było narzekań, że ten reprezentacyjny, były reprezentacyjny bramkarz słabo gra na przedpolu, ale teraz dobra interwencja Woźniaka. Kałużny na aut.
Ciekawy jestem, czy oglądamy dzisiaj jakichś potencjalnych reprezentantów kraju. Szóstka zawodników z Polski na najbliższe spotkanie naszej reprezentacji ma zostać wybrana po tej kolejce. Czy znajdzie się wśród tych piłkarzy jakiś zawodnik Wisły? Bo chyba z Widzewa nie za bardzo mogą liczyć piłkarze na powołania. Szymkowiak. Spore zamieszanie. Gęsior zablokowany przez Węgrzyna. Brazylia. Jest tu Frankowski. Jest Czerwiec. Zostawia piłkę Czerwcowi. Frankowski. Do Moskalewicza. Niedobre było to podanie Czerwca, ale jeszcze utrzymali się przy piłce gospodarze. Frankowski, pole karne. Frankowski, jeszcze Frankowski. Strzela ponad poprzeczką bramki Widzewa. Z dużą łatwością radził sobie w polu karnym z obrońcami Widzewa Tomasz Frankowski. Zmiana w drużynie Widzewa. Andrius Getgaudas wejdzie na boisko. Opuści je Rafał Kaczmarczyk. W 54 minucie spotkania druga zmiana w drużynie Widzewa. Opuścił mu radę Rafał Kaczmarczyk, grający do tej pory w numerze 7, a w jego miejsce do pierwszego Andrius. 64 minuta meczu. 3-1 wciąż prowadzi Wisła. I Widzew grający bez pomysłu na strzelenie bramki, bez pomysłu na sforsowanie obrony krakowskiej Wisły. Co z tego, że Widzew ma przewagę. Szymkowiak do Marcina Zająca. Jeszcze Zając, Gęsior. Za dużo podań w polu karnym. Gula, ostry kąt. Broni Artur Sarnak. Gęsior. Stolarczyk w pole karne. Wybita piłka przez Żurawskiego. Prosto pod nogi i Czerwca. Rusza Ryszard Czerwiec do Frankowskiego. Frankowski chciał jeszcze zagrać do Brazylii. Nie udało się. Mosur w stronę Guli. Jest Marek Zając. Dobra interwencja obrońcy Wisły. I zdołał jeszcze podać do Żurawskiego. Żurawski czwórką, piątką już wychodzą Wiślacy. Czerwiec. Miękko chciał sprytnie zagrać do Brazylii. Zatrzymany Gęsior. Czerwiec. Wymiana piłki Brazylii z Czerwcem. Frankowski. Teraz dośrodkowanie Żurawskiego. Prosto w ręce Andrzeja Woźniaka. Getgaudas. Gula. I już za chwilę będziemy w polu karnym Wisły. Błyskawicznie przenoszą się te akcje. Getgaudas niedokładnie do Szymkowiaka. Kulawik. Brazylia do Moskalewicza. Wojciech Łazarek powstrzymuje Kulawika, który chciał ruszyć do przodu. Być może słyszeli Państwo, Kula zostań, zostań. To oznaczało, że Tomasz Kulawik ma wrócić do obrony. Czyli już teraz wiem, dlaczego w którejś z poprzednich akcji Grzegorz Niciński nie włączył się do akcji ofensywnej swojego zespołu. Takie widocznie otrzymał polecenie od Wojciecha Łazarka. Przede wszystkim obrona. Chyba będziemy mieli kolejną zmianę w zespole Wisły. Gęsior, odskoczyła mu piłka. No, jak na razie chyba bezbłędny jest Kazimierz Węgrzyn. Muszę przyznać, że jest to chyba dla mnie najlepszy zawodnik w tym meczu. Jeszcze Węgrzyn teraz ruszył do przodu, zapędził się pod pole karne rywala, ale nie dojdzie do tego podania Ryszarda Czerwca. Ale znakomita postawa Kazimierza Węgrzyna. Być może on dostanie szansę od trenera Jerzego Engela. Na Państwa ekranach Kamil Kosowski. Mówiłem o pewnym zaskoczeniu, że Kosowski tylko na ławce rezerwowych. Pierwsze spotkanie rundy rewanżowej. Czerwiec. Pierwsze spotkanie rundy rewanżowej, które miałem dla Państwa okazję komentować. Będziemy mieli również zmiany w drużynie Widzewa. Mówię o meczu z Odrą Wodzisław. W wykonaniu Kamila Kosowskiego było bardzo udanym meczem. Ryszard Czerwiec opuszcza boisko. Ryszard Czerwiec, któremu dziękujemy za grę.
a na murawie Kamil Kosowski. Kamil Kosowski oznaczony numerem 5. Ale sporo zawodników do gry ma Wojciech Łazarek. Wyrównana 16, 17. Gdy do tego dodamy jeszcze kontuzjowany. Nie ma Głowackiego, Bogdana Zająca, Bukalskiego. A więc właściwie w zespole Wisły wszystko jest możliwe. Mieliśmy już na ławce rezerwowych Ryszarda Czerwca. Mieliśmy Marka Zająca. Dziś Kamila Kosowskiego. Przepycha się Get Gaudas. Do wejścia przygotowany Artur Stesko, jeden z braci sprowadzonych do Widzewa z Żalgirisu. Wojciech Łazarek, gestykulujący przy ławce rezerwowych, schodzi z boiska. Jacek Magiera wchodzi na murawę. Artur Stesko. Daniel Bogusz zastępuje Magierę na pozycji stopera. Gęsior w polu karnym, nie doszedł do piłki. Kosowski, wybijają pod nogi Brazylii. Zatrzymał na moment piłkę Brazylii, ale już rusza Kosowski. Ma spory zapas sił. Kosowski do Moskalewicza. Moskalewicz, ponownie Kosowski w pole karne. Dobra interwencja Stolarczyka. Get Gaudas. Ładne wyjście z własnej połowy Litwina. Gęsior. Do niego próbował zagrać Get Gaudas, ale trafił w głowę chyba Kazimierza Węgrzyna. 70. minuta meczu. Wciąż 3-1. Prowadzenie Wisły. Błąd Mosura, który zagra pod nogi Frankowskiego, ale naprawiony błąd przez Artura Stesko. Stolarczyk. Niedokładnie do Pawlaka, Moskalewicz. Moskalewicz. Żurawski. Faulowany Marek Zając. Będziemy mieli kolejną żółtą kartkę. Artur Stesko. Ukarany żółtym kartonikiem. 71. minucie spotkania. Witewskie imiona mają charakterystyczne końcówki. To jest Arturas, Robertas, ale sami zawodnicy Litwini prosili, aby mówić do nich po polsku, a więc Igor, Artur, Robert. Andrzej Woźniak. Ryzykownie poślizgnął się przed własną bramką. Mądrze gra Wisła. Oszczędzają siły zawodnicy gospodarzy i wciąż prowadzą 3-1. Gula z Get Gaudasem w polu karnym. Traci piłkę Get Gaudas. Szybkie wyjście Kałużnego. Kałużny do Żurawskiego niedokładnie. I Bogusz do Andrzeja Woźniaka. Kiks Andrzeja Woźniaka. Mosur atakowany. Wybija piłkę na rzut rożny. Niezbyt pewna gra Piotra Mosura. Niezbyt dobra zmiana. Brazylia w polu karnym. Wybita piłka. 18 minut do zakończenia spotkania. Kosowski do Brazylii. Mosur głową prosto pod nogi Frankowskiego. Żurawski do Frankowskiego. Nie przyjął tej piłki Frankowski. Kurwa!
Stolarz. Gula. Jeszcze wierzą piłkarze Widzewa, jeszcze próbują. Ale jak na razie zmiany poczynione przez trenera Oresta Leńczyka niewiele nowego wniosły do gry. Powiedziałbym nawet, że nieco negatywnie wpłynęły na postawę Widzewa. W ostatnich minutach Widzew ma problemy, aby przedostać się w ogóle w pole karne rywala. Wcześniej Widzewiacy stwarzali sytuację. Szymkowiak atakowany nieprzepisowo przez Brazylię. Pretensje Szymkowiaka, tak jest. Żółta kartka za dyskusję dla młodego zawodnika Widzewa. Właściwie już w pierwszej części spotkania Szymkowiak aż prosił się o żółtą kartkę. Przy każdym faulu podbiegał do arbitra, coś tam do niego krzyczał, żywo gestykulował. No i w końcu Andrzej Czyżniewski nie wytrzymał. Rzut wolny dla Widzewa. Potężny rozbieg Stolarczyka. Jest tam również Mosur, który słynie z mocnego uderzenia. Mosur, on strzela, ale ponad poprzeczką bramki Artura Sarnata. Artur Sarnat. Ponownie Węgrzyn. Nie doszedł do piłki Frankowski. Walczy o nią Moskalewicz. Stolarczyk do Guli. Stesko zatrzymany przez Kulawika. Moskalewicz. Moskalewicz. Poczekał na Żurawskiego, ale zagrał mu bardzo źle. Stolarczyk. Niedaleko Stolarczyk, Olgierd Moskalewicz. Razem grali w Pogoni Szczecin. Bogusz. Widzą Państwo wynik spotkania, kwadrans do zakończenia. Węgrzyn. Coraz bardziej imponuje mi Kazimierz Węgrzyn. Jest zawsze tam, gdzie spada piłka. Kosowski, ładna akcja z Brazylią. Kosowski. Kosowski piętą do Brazylii. Ten w pole karne. Tutaj złożył się Kulawik. No rzeczywiście byłaby to piękna akcja, gdyby Kulawik trafił do siatki Widzewa. Wymiana piłki Brazylii z Kosowskim, dośrodkowanie, nożyce Kulawika. Ale za mała była siła tego uderzenia, aby zaskoczyć dobrze ustawionego Andrzeja Woźniaka. A jednak Kulawik, nie zważając na pokrzykiwania Wojciecha Łazarka, zapędził się pod bramkę Widzewa. Ponownie ryzykownie nieco Widzewiacy. Stesko z Boguszem. Stolarczyk. Gerd Gaudas. Ale taka gra jest na rękę piłkarzom Wisły. Przecież to gospodarze prowadzą 3 do 1. Szymkowiak nieco opadł z sił do Guli. Kik z Kałużnego. Nie zorientował się Rafał Pawlak. Rozpoczęły się w dniu dzisiejszym również rozgrywki Ligi Międzywojewódzkiej Juniorów i tak w dzisiejszym meczu. Ale dobrze, że Widzew dzisiaj przyjął otwartą grę, że Widzew przyjechał tutaj walczyć o 3 punkty. Dzięki temu, proszę Państwa, zwłaszcza w pierwszej połowie oglądaliśmy ciekawy mecz, stojący na dobrym poziomie. Podkreślali to wszyscy obserwatorzy w przerwie spotkania. Podkreślał to Kazimierz Moskal. Żurawski,
Frankowski głową sprytnie do Kulawika. Frankowski jeszcze, odskoczyła mu piłka. Proszę zobaczyć, co zrobił teraz z Rafałem Pawlakiem Kazimierz Węgrzyn. Jak profesor oszukał zawodnika Widzewa. Kosowski prosto w ręce Woźniaka. Stolarczyk. Gula. Szymkowiak. Ładnie oszukał Moskalewicza, ale już nie dał rady z kolejnym przeciwnikiem. Wraca teraz Szymkowiak. Dobieg do Frankowskiego. To już zmęczenie daje znać o sobie. Gęsior. Do Gergaudasa. No brakuje Rafała Kaczmarczyka na środku linii pomocy Widzewa. Nie wiem, czy był dobry pomysł, aby Kaczmarczyk tak wcześnie opuścił plac gry, kiedy jego drużyna przegrywa, kiedy jest potrzebny zawodnik na środku, który potrafi dokładnym podaniem uruchomić któregoś z kolegów z linii ataku. Praktycznie w Widzewie nie istnieje w tej chwili linia pomocy. Brazylia znowu ładnie, technicznie, sprytnie do Frankowskiego. Niciński do Brazylii. Mogą sobie pozwolić na taką grę zawodnicy Wisły pod publikę. Moskalewicz nie doszedł do tego podania. Jeszcze Kosowski, indywidualna akcja Kosowskiego. Ostry kąt. I obok słuchu. Gaudas, atakowany przez Kulawika. Stolarczyk. Stolarczyk. Szymkowiak. Szymkowiak, przy nim Węgrzyn. I zakończy się to żółtą kartką dla Kazimierza Węgrzyna. Tak jest. No szkoda, bo to obniża notę obrońcy Wisły. Przeprosił Mirosława Szymkowiaka Węgrzyn. 10 minut do zakończenia spotkania w polu karnym. Pojedynek Gęsiora z Węgrzynem. Gęsior. Kulawik wybija piłkę na aut. Ponownie wybita piłka na aut. Zostawia Gęsior piłkę Zającowi. Zając w pole karne, Kałużny. Przed polem karnym był Stolarczyk, był Stesko. Stesko faulowany przez Kulawika. Tym razem bez żółtej kartki. Kilka minut temu z takiej samej odległości strzelał Mosur. Tym razem uderzenie Stolarczyka, jeszcze rykoszet. Piłka odbiła się od któregoś z zawodników w murze. I sarna. Mosur. Uciekali z pozycji spalonej Widzewiacy, ale fatalne dogranie Mosura. Spójrzmy jeszcze raz na uderzenie Stolarczyka. Odbita piłka mogła sprawić trochę problemu Sarnatowi. Trzymamy, trzymamy! Na Państwa ekranach Piotr Mosur. Odchodził już z Legii do Petropłock. Wrócił do Legii, wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce. A teraz trafił do Widzewa. Razem z innymi zawodnikami z Warszawy. Razem z Rutką. Razem z Wiechowskim. I razem z Magierą. Głośno było w przerwie zimowej o tej wymianie zawodników na linii Widzew Legia. Brazylia. Brazylia.
imponuje wyszkoleniem technicznym ten zawodnik. U Moskalewicza widać jednak przerwę w grze. Węgrzyn do Moskalewicza. Getgaudas. Walczą piłkarze Widzewa do końca. 7 minut do zakończenia spotkania. Stolarczyk. Widzieli Państwo, jak nierówne jest boisko. Co ta piłka wyczynia na murawie. Stesko, Stolarczyk. Nie sięgną piłki Gula. Z autu rozpoczną grę gospodarze. Marek Zając. Chciał zagrać do Brazylii, ale zabrakło precyzji. Bogusz. Mosur. Zanosi się na zwycięstwo Wisły. Zanosi się na to, że Wisła zdobędzie kolejne 3 punkty na własnym boisku w rundzie rewanżowej. A więc 2 zwycięstwa na własnym terenie i remis w wyjazdowym meczu w Płocku. Ale tam, przypomnę, Wisła grała bardzo osłabiona, bez Kałużnego, bez Węgrzyna, bez Marka Zająca. Linia defensywy zestawiona no, bardzo doświadczalnie. Marcin Zając, atakowany przez Kosowskiego, Stolarczyk. Pole karne, jest Gęsior. Wybita piłka, okazja do kontry, ale nie kwapili się piłkarze Wisły, aby ruszyć do przodu. Mogli zaatakować piątką zawodników, teraz zdążyli wrócić widzewiacy. Żurawski do Brazylii, niespożyte siły ma Brazylia. Brazylia z Gęsiorem, Brazylia. Zablokowane dośrodkowanie. Brazylia walczy o miejsce w podstawowej jedenastce. Dziś dostał szansę od początku. Chce to wykorzystać, chce się pokazać z jak najlepszej strony. Mocno podkręcona piłka Jan Woźny. Źle wyrzucona piłka przez Woźniaka. To już kolejny raz, kiedy bramkarz Widzewa ma kłopoty z wprowadzeniem piłki do gry. Będziemy mieli kolejną żółtą kartkę. No, nie widzieli Państwo na swoich ekranach, co zrobił Mirosław Szymkowiak. Żółtą kartką ukarany Grzegorz Nisiński. W momencie, kiedy Nisiński faulował zawodnika Widzewa, Mirosław Szymkowiak bardzo szybko przebiegł chyba połowę boiska. Ruszył w stronę Nisińskiego. Dopiero kiedy arbiter wyjął żółty kartonik, Szymkowiak stanął w miejscu. Teraz będziemy mieli kolejną kartkę. Jednak nie, tylko rzut wolny. Przy piłce Gęsior i Stolarczyk, pochylony, skoncentrowany, Artur Sarnat, Dariusz Gęsior, uderzenie w mur, jeszcze piłka w posiadaniu piłkarzy Widzewa, Mosur do Szymkowiaka, Szymkowiak w pole karne, Szymkowiak, no i w ostatniej chwili Marek Zając uprzedził Rafała Pawlaka. Widzą Państwo, jak zmęczeni są zawodnicy, jak zmęczony Marek Zając. Już wykonany rzut rożny. Ponownie Marek Zając wybija piłkę z własnego pola karnego. Tutaj jest Stesko do Andrzeja Woźniaka. Musi wybiec z własnego pola karnego bramkarz Widzewa. Bogusz. 3 minuty do zakończenia spotkania. Wisła prowadzi z Widzewem 3-1. Szymkowiak. W pojedynku z Kosowskim. Być może ci zawodnicy to przyszłość polskiej piłki. Kosowski, Szymkowiak. Kulawik.
Kulawik, naprzeciwko niego Mosur, Kulawik, dośrodkowanie, błąd w polu karnym Artura Stesko, który dograł piłkę prosto pod nogi Frankowskiego i niewiele brakowało, a skończyłoby się to czwartą bramką dla Wisły. Widzę Państwo tu próba wybicia piłki przez Artura Stesko prosto pod nogi Frankowskiego. Połowie, ta kosa! Atak! Gerd Gaudas do Marcina Zająca. Marcin Zając. Dobra interwencja Artura Sarnata. Marcin Zając, a w bramce Wisły Artur Sarnat. Jeszcze próbują piłkarze Widzewa. Jeszcze wierzą. Dwie minuty do zakończenia spotkania. 3-1 prowadzenie Wisły. Gula. Bogusz. Stolarczyk. Gerd Gaudas. Kolejny z Litwinów, Stesko do Guli. Gula ma trochę miejsca, może podciągnąć. Gula zdecydował się na uderzenie. I niewiele brakowało, aby ta piłka trafiła w światło bramki. Ale dobrze ustawiony był Artur Sarnat. Proszę spojrzeć. Był tutaj przy słupku. Sławomir Gula. Był taki okres, gdy wydawało się, że trafi do Stanów Zjednoczonych. Że być może tam będzie kontynuował karierę piłkarską. Jednak wrócił do Widzewa. Jak sam podkreśla, jest bardzo z tego zadowolony. Jest mu w Łodzi dobrze. Kazimierz Węgrzyn. Pretensje Kałużnego do Szymkowiaka. Dziewięćdziesiąta minuta spotkania. Kałużny w stronę Żurawskiego. Gerd Gaudas. Gerd Gaudas. Gula do Pawlaka. Niedokładnie. Jeszcze przez 3 minuty będziemy oglądali zawodników. O 3 minuty zostaje przedłużona druga połowa spotkania. Gęsior. Prosto w Kulawika. Niciński. Ofiarnie Szymkowiak. Zmusił do błędu Węgrzyna. Mosur. Bogusz. Właściwie to szkoda, że Wisła wyrobiła sobie dwubramkową przewagę przed drugą częścią spotkania. Myślę, że gdyby Wisła musiała zaatakować w drugiej połowie, oglądalibyśmy jeszcze ciekawszy mecz. Kulawik do Brazylii. Brazylia już w polu karnym. Brazylia, przy nim Mosur. Brazylia wypychany przez Mosura umiejętnie dośrodkował prosto w ręce Andrzeja Woźniaka. Gula niedokładnie do Pawlaka. Zawodnicy jeszcze próbują wydobyć z siebie ostatki sił. Spójrzmy jeszcze raz na akcję Brazylii. Taniec z piłką w polu karnym, ale nie dał się oszukać Mosur. Nie poszedł w jedną albo w drugą stronę. Czekał na to, co zrobi Brazylia. Węgrzyn. Moskalewicz. Piłka krąży od nogi do nogi. Kosowski nie ma spalonego. Kosowski w polu karnym jest Frankowski. Kosowski do Frankowskiego. Interwencja Woźniaka. Jeszcze raz Woźniak ratuje swój zespół przed utratą bramki. Ale z jaką łatwością w polu karnym Frankowski uwolnił się spod opieki Daniela Bogusza. Pojawił się przed nim natychmiast. Widzieli Państwo, Bogusz został z tyłu. I tutaj po raz kolejny Andrzej Woźniak ratuje swój zespół przed utratą bramki. Widzew gra, Widzew atakuje, ale to Wisła była bliższa podwyższenia rezultatu. To Wisła była bliższa strzelenia kolejnych bramek. Piłkarze Widzewa na pewno mogą podziękować Woźniakowi. Skuteczność to pięta Achillesowa drużyny Widzewa. Co z tego, że drużyna gra, atakuje, kiedy drużyna strzela za mało bramek.
trener Orest Leńczyk ustawia swój zespół defensywnie, jest zwolennikiem takiej taktyki. Trzeba przyznać, że piłkarze Widzewa są dobrze przygotowani do rundy rewanżowej. Trudno ocenić przygotowanie piłkarzy krakowskiej Wisły, no bo właściwie dzisiaj nie zostali zmuszeni, aby w tej drugiej połowie walczyć na 100%, pokazać pełnię swojego właśnie przygotowania wytrzymałościowego, fizycznego do rundy rewanżowej. Moskalewicz. Ponownie Moskalewicz ofiarnie próbuje jeszcze Stolarczyk. Zatrzymany Żurawski przez Gęsiora. Wybieg z piłką poza linię boczną Gęsior. Już 93. minuta spotkania. Spojrzał na zegarek Andrzej Czyżniewski. Zakończonych do tej pory spotkania. Polonia za chwileczkę pokonała 1 do 0, a ostatni gwizdek arbitra. Jeżeli nie dotarł do Państwa głos speakera, to powtórzę. Polonia Warszawa wygrała z Dyskobolią 1-0, a Legia ostatecznie jednak pokonała w Lubinie Zagłębie 3-2. A więc faworyci wygrywają. Polonia zdobyła 3 punkty, Legia 3 punkty, Wisła również. Przypominam, że Ruch Chorzów w 18. kolejce na własnym boisku podejmuje Ruch Radziąków, jest zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu. No więc chyba na górze tabeli będzie bez zmian. Przypominam, prowadziła Polonia. Punkt przed Ruchem, 4 przed Wisłą. Szymkowiak, pole karne, Artur Sarna. Andrzej Czyżniewski.